Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Tematem dzisiejszego odcinka jest drożyzna. Drożyzna, którą mamy już. Oficjalnie, bo wychodzi ona wprost w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego, a Główny Urząd Statystyczny jest państwowy, więc chyba PiS tutaj nie będzie gadał, że to złośliwa jakaś organizacja tutaj dane nieprawdziwe podaje, żeby szkodzić partii rządzącej. No, raczej chyba się do tego nie posuną, chociaż biorąc pod uwagę, co się ostatnio pierdziela. to już we wszystko jestem w stanie uwierzyć w kontekście politycznym. Ale będzie także o konsekwencjach tej inflacji dla nas wszystkich, zarówno w ujęciu takim bliższym, a to łatwo sobie wyobrazić, wakacje będą w tym roku bardzo, bardzo trudne. A tak pół żartem, pół serią można sobie zażartować, że na straganach z czereśniami niedługo będą rozdawali ulotki sprzedaży ratalnej, bo jak ktoś będzie chciał kupić więcej tych czereśni, to hu 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 hu, może i na raty będzie musiał wziąć, bo tak dużej ilości gotówki to mało kto ze sobą nosi. A i limity na kartach niektórzy takich nie mają, ale także będzie o konsekwencjach dla wszystkich tych nieszczęśników, którzy w chwili obecnej dadzą się złapać na niskie stopy procentowe i wezmą kredyt. I oni będą za chwilę bardzo, bardzo przeklinać. Tylko mam nadzieję, że nie będą przeklinać mnie, bo ja oficjalnie tych wszystkich ludzi ostrzegam, że, że za chwilę będą mieli przekichane. Ludzie, ja nie jestem doradcą kredytowym, finansowym, podatkowym ja w ogóle nie jestem żadnym doradcą. To, co teraz mówię, to jest moja prywatna opinia. Ale tak jak w połowie 2019 roku wyrażałem swoją prywatną opinię, że niedługo będzie kryzys i to będzie kryzys sztucznie wywołany, i miałem 100% racji, i mówiłem, jak się do tego przygotować, i miałem 100% racji, no może 98%, tak teraz mówię Wam swoją opinię. Wszyscy ci, którzy się teraz zadłużą pod kurek, będą mieli przekichane. I o tym wszystkim będzie w tym vlogu, dlatego wydaje mi się on bardzo ważny społecznie i bym prosił z tego powodu o łapkę w górę, komentarz, udostępnienie i rozesłanie go gdzie się tylko da, żeby go obejrzała jak największa liczba osób. Niestety, YouTube strasznie przycina zasięgi moich vlogów ostatnio i to bardzo wyraźnie widać. Tak jak kiedyś powiedzmy krzywa rozkładu była mniej więcej taka, że powiedzmy w pierwszej godzinie 10 tysięcy wyświetleń, w drugiej godzinie 9 tysięcy wyświetleń, w trzeciej godzinie 8 tysięcy wyświetleń, tak teraz potrafi być tak, że w pierwszej godzinie 10 tysięcy wyświetleń, w drugiej odcinie 200. Wyświetleń. Zupełnie tak, jakby ktoś ręcznie po heblach nacisnął, tego vloga nie promujemy. No słuchajcie, nie ma czegoś takiego, takich cudów we wsi, że w pierwszej godzinie vlog się rozchodzi świetnie i zawsze, jak miał taką pierwszą godzinę otwarcia, to potem robił 100-150 tysięcy wyświetleń i teraz właśnie tak idzie powyżej średniej, naprawdę bardzo, bardzo fajnie, a potem nagle się okazuje, że y wzięło i, za przeproszeniem, zdechło, e, że w kolejnych odcinach, w godzinach wszystkich razem wziętych, to dobiję, dobije może tyle samo, co w pierwszej. Także wygląda to bardzo, bardzo źle i... a ten vlog jest naprawdę ważny. Słuchajcie, jeśli chociaż jedna osoba dzięki temu nie da się złapać na kolejną pułapkę, pułapkę polityków i bankierów, e, to... to dobrze. To dobrze i, i o to chodzi, dlatego prośba wielka, taka gorąca. No. Eee, pomóżcie, pomóżcie, żeby ten vlog się lepiej rozszedł. To naprawdę długo nie trwa. Łapka w górę, komentarz, udostępnienie. Słuchajcie, pierwsze, pierwsze na co się powołam, to są oficjalne dane GUS-u dotyczące inflacji w Polsce. I one za maj w ujęciu rok do roku. Wynoszą uwaga 4,8%. To znaczy, że średnio, średnio, moi kochani, wszystkie rzeczy, które są sprzedawane w tej chwili w Polsce są droższe niż rok temu o 4,8%. Dotyczy to głównie, właśnie czego to głównie dotyczy, o tym będziemy sobie mówić za chwilę, bo jak to zwykle jest w tego typu przypadkach. Inflacja to jest taki konglomerat. Jest coś takiego jak koszyk inflacyjny i w tym koszyku inflacyjnym porównuje się różne rzeczy. Nie? I jedne idą do góry, inne idą w dół. I w związku z tym na podstawie różnych algorytmów, wag, i tak dalej, to jest dość skomplikowane, wylicza się średni wzrost cen. Tyle tylko, że. To, to Wiecie, statystyka to generalnie to jest taka trochę sztuka manipulacji, matematycznej. Bo, przykładowo, jak. Jedzenie pójdzie o 20% do góry, ale szyny kolejowe stanieją o 20%, to, to będzie znaczyło, że inflacja w Polsce jest taka średnio nieduża. Ale jak często kupujesz szyny kolejowe, a jak często kupujesz chleb? W dodatku jeszcze pewne grupy produktowe są kupowane częściej przez ludzi biedniejszych. A pewne grupy produktowe są kupowane częściej przez ludzi bogatszych. Na przykład, jeżeli jachty morskie lub yy, nawet yy, śródlądowe stanieją, to to wpłynie zmniejszająco na inflację. Zmniejszy się poziom inflacji, bo te jachty staniały. Tyle tylko, że takie jachty to kupują generalnie bogacze. Natomiast, no właśnie, więc. Statystycznie wyjdzie, że, że to ma wpływ na inflację, ale w praktyce dla typowego Polaka nie ma to wpływu na inflację. Podobnie jest z luksusowymi samochodami i tak dalej. No, planujesz kupić Merca S klasy za pół miliona złotych? No, ja też nie planuję, nie? Mm, ale też są takie dobra konsumenckie, które kupują głównie ludzie biedni. I to są takie bardzo antyintuicyjne dobra. Bo paradoksalnie, i tego uczą na każdych szanujących się studiach biznesowych, mm, chociażby, żeby dopasowywać sobie produkcję ich, i to są takie dobra podstawowe, naprawdę podstawowe. I paradoksalnie, jak one drożeją, to ludzie i tak kupują ich więcej, więc nie stać ich na, na inne rzeczy. I w obecnej sytuacji może ich na przykład nie być, stać na wodę, bo na przykład w Warszawie. Uzależniono wywóz śmieci od ilości zużycia wody, co w praktyce powoduje, że woda, razem z tymi rzeczami, które zależą od wody, jest tak piorunsko droga, że duża część ludzi zaczęła na tej wodzie oszczędzać. I generalnie to, że ludzie oszczędzają wodę, to jest OK. Pod warunkiem, że oszczędzają na przykład w ten sposób, że wezmą sobie, jak ja to mówię, dwupoziomową spółczkę, czyli możesz zrobić małe spółkanie lub duże spłukanie. I powiedzmy po numerze jeden robisz małe spukanie. I to jest OK. Albo na przykład robisz sobie taki bąbelkownik do wody, który sprawia, że ten strumień jest taki nabąbelkowany powietrzem i dzięki temu trochę mniej wody zużywasz. I to jest OK. Gorzej jak ludzie zaczynają oszczędzać tak, że przestają się myć w dobie zarazy. A uwierzcie mi, że takie rzeczy już się w Warszawie dzieją w biedniejszych niektórych rejonach i to jest chore, nie? No i porozmawiamy sobie o wakacjach, bo i także tak, tak, takie są te dobre i o tym będziemy to wszystko mówić, ale to za chwilę. Porozmawiamy sobie też o wakacjach, bo mi się wydaje, że wakacje w tym roku będą turbo ważne. Ja nie ukrywam, wyjeżdżam eee... i naprawdę mało brakowało, mu musiał wziąć kredyt na wakacje. Jezu, jakie ceny poszalały, ale o to za chwilę. Dlaczego uważam, że wakacje w tym roku są bardzo ważne? Bo uważam, że na jesieni czeka nas czwarta fala Chyba co czwarta. Kolejna fala czeka nas na jesieni. A w zimę, na przełomie lutego i marca czeka nas fala, jeszcze kolejna, czyli chyba czwarta i piąta w sumie. I uważam, że bardzo jest ważne, żeby wypocząć przed tą falą, bo inaczej może ona nas zniszczyć chociażby psychicznie. Dlatego uważam, że wakacje w tym roku są bardzo ważne. Są drogie pioruńsko. I to sprawdziłem na na własnej skórze, że się tak wyrażę, bo zamówiłem już sobie te wakacje i było masakra. Ale, ale, sorry za ten przedługi wstęp. Przejdźmy do danych, właśnie takich, yy, takich, takich, takich twardych. Inflacja, inflacja rok do roku za maj. Inflacja rok do roku za maj, yy, czyli maj 2021 do maja. 2020 porównanie cen, a w maju 2020 te ceny już były w miarę wysokie. Słuchajcie, to jest 4,8%. Czyli oczywiście to jest tak zwany ukryty podatek od depozytów. Jeżeli miałeś 100 tysięcy złotych na koncie, no to teraz masz tak jakby 4800 złotych mniej. Sporo, nie? Biorąc pod uwagę, że oprocentowanie jest w okolicach zera. Ale to jest jeszcze ciekawsze. E, e, drodzy państwo, ostatni raz, ostatni raz wyższa, e, wyższa inflacja e, była mm, e, była. Ostatni raz inflacja e, była wyższa w maju 2011 roku. Ostatni raz taka inflacja wyższa była w maju 2011 roku i wtedy wynosiła 5% w ujęciu rok do roku. A równie wysoka była w listopadzie 2011 roku i wynosiła 4,8% rok do roku. I dlaczego wam o tym mówię? Dlaczego to jest istotne, że ostatni raz tak źle było w 2011 roku? A no bo wtedy były stopy procentowe inne. Drodzy Państwo, jak zapewne widzicie, chociażby z tych danych, które przed chwilą przedstawiłem, w maju 2011 roku inflacja była 5%, a w listopadzie już była 4,8%. Zaczęła trochę spadać, nie? Eee, prawdopodobnie był to wynik podnoszenia stóp procentowych. I teraz zobaczcie, jakie w listopadzie były stopy procentowe. Eee, obowiązuje od. 20 stycznia 2021 3,75 obowiązuje od 6 kwietnia 2000, 2011 4 obowiązuje od 12 maja 2011 roku 4,25 obowiązuje od 9 czerwca 2011 roku 4,50 to są tak zwane stopy referencyjne czyli Kredyty wtedy chodziły po 7, 8, 9%. Te takie najtańsze hipoteczne. To jest bardzo ważna informacja. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że wtedy, i to, co wtedy było robione, było racjonalne, moi kochani. Ze względu na hiperinflację, która wtedy nam groziła, był drastyczny i nagły wzrost stóp procentowych. Na początku stycznia podnieśli do 3,75, a już w czerwcu podnieśli na 4,50. Okay? I to spowodowało, że te stopy że ta inflacja zaczęła być, przestała być taka groźna, troszeczkę to spadło, no bo ludzie zaczęli trochę pieniądze do banków odkładać. W tej chwili stopy procentowe są bliskie zeru. Na I ludzie się cieszą, ludzie biorą kredyty na bardzo niskie oprocentowanie rzędu 2-3%, ale nie zwracają uwagi, że tamta podstawowa stopa, bodajże LIBOR to się chyba nazywa, jest około zera. Więc te 3% to jest prawie sama marża bankowa. Jak się zaraz okaże, że ten LIBOR wynosi 6%, to 6 plus 3 wynosi 9. A 9% oznacza, że od każdych 100 tysięcy, jakie pożyczycie od banku, będziecie musieli płacić 9 tysięcy samych odsetek rocznie. Załóżmy, że pożyczyliście pół bańki na takie mieszkanie, nie za duże, ale w dobrym mieście, dużym. No to trzeba będzie płacić 45 tysięcy złotych rocznie samych odsetek. Jesteście w stanie tyle płacić samych odsetek. Ja bym nie był w stanie płacić tyle rocznie, samych odsetek, bo to wychodzi po około 4000, trochę mniej niż 4000 zł miesięcznie, samych odsetek. Mnie by to wykoprytnęło finansowo, a nie uważam się za osobę jakąś specjalnie biedną. Biorąc pod uwagę, że mediana zarobków w Polsce to jest około 3000, 3-4000 na rękę, no to. Nawet będzie problem z zarobieniem nie tylko na spłatę kredytu, ale będzie problem z zarobieniem na spłatę odsetek od kredytu przez jedną osobę. Bida będzie. Więc uważajcie, moi kochani, A ja oczywiście nie mówię, że od razu podniosą tak wysoko stopy procentowe. A zresztą o tym będzie oddzielny vlog za parę dni. Mam nadzieję, że go obejrzycie i że też go. Uh, 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 o o rozniesiecie. To jest vlog, który ja nagrałem jeszcze w zeszłym roku, moi kochani, żeby było śmieszniej. Tylko YouTube przez dłuższy czas nie chciał, żebym ja go puścił I, 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 i tam były jakieś problemy. Teraz już nie ma problemu, więc ja go za kilka tygodni puszczę, e, kilka dni puszczę. On teraz jest jeszcze bardziej aktualny. On się nazywa, że, że pułapkę zastawiono. Niestety ja się z tym zgadzam, moi kochani to już jest, kurczę, to, to już jest pułapka I, i, i będzie o tym oddzielny vlog, będę dokładnie tłumaczył, gdzie tam są zagrożenia, jak z nich wyjść, jeśli się już wzięło kredyt, co zrobić, żeby może nie musieć wziąć tego kredytu i żeby nie było wątpliwości. Wszystkie decyzje, które są w tym momencie podejmowane, e są bardzo głęboko osadzone politycznie. Rada Polityki Pieniężnej jest Teoretycznie ciałem całkowicie niezależnym od polityki. E, natomiast y, ja nie wierzę w to, że ciało, które byłoby całkowicie nie, y, niezależne od polityki, utrzymywałoby tak niskie stopy procentowe przy tak gigantycznej inflacji, która w dodatku są wszelkie impulsy, żeby jeszcze, jeszcze rosła. Natomiast także może być wszystko, tak? No, bo jeszcze raz mówię, uważam, moja prywatna ocena jest taka, że te decyzje są zabarwione polityką. Ale mimo wszystko uważam, że ci ludzie, ekonomiści są jednak na tyle niezależni, że jak zobaczą. Także, ponieważ moim zdaniem są zabarwione polityką, to w mojej opinii może być wszystko. Łącznie z utrzymywaniem prawie zerowych stóp procentowych, gdy będzie. <kluzny> <kluzny> Hmm, że będzie, przepraszam, zawiesiłem się e, że, że będzie oprocentowanie rzędu 10. Znaczy, że będzie inflacja rzędu 10%, a oni i tak będą utrzymywali stopy procentowe na poziomie bliskim zera. E, natomiast moim zdaniem, moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia. Jak oni zobaczą, że grozi nam załamanie i że grozi nam hiperinflacja, która zniszczy całkowicie kraj, bo grozi tam w tym momencie będzie wariant wenezuelski, a ich podstawowym obowiązkiem to jest dbanie o wartość pieniądza i trzymanie inflacji w ryzach, to moim zdaniem, żeby nie przejść do historii, chociażby jako ludzie, którzy się całkowicie sprzeniewierzyli w swojej roli, podniosą stopy procentowe. A wtedy wszyscy ci, którzy wzięli kredyt pod kurek przy tak niskich stopach, będą tak kwiczeć, jak frankowicze nigdy nie kwiczeli. Bo frankowiczom zwiększała się kwota do oddania, ale rata zmi zmieniała się bardzo mało. Natomiast tym, którzy teraz wezmą, kre wezmą kredyt w złotówkach przy bardzo niskich stopach procentowych, jak te stopy zostaną podniesione, to raty mogą wzrosnąć kilkukrotnie. I będzie dupa równa. Dobra, ale to jest jedno i to, to o tym będzie oddzielny vlog, drodzy moi. To sobie tam dokładnie, mam nadzieję, że wszystko obejrzycie. Ale co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że bardzo mocno ży drożeje żywność. W tym ta żywność, która jeszcze niedawno była synonimem taniochy, czyli warzywa. Tak zwany koszyk krajowych warzyw, to jest taki subkoszyk w koszyku inflacyjnym, poszedł w górę o 13%. Przy czym w tym koszyku, to już jest dużo, 13%, rok do roku, czyli maj do maja. E, natomiast e, generalnie podrożały, no wiadomo, wiśni, e, wiśnie, czereśnie, e, jabłka spadły, jabłka są tańsze, ale wszystko inne jest pioruńsko drogie i drogie są również tak zwane podstawowe warzywa konsumpcyjne. Czyli to wszystko, co jedzą ludzie, którzy, znaczy tak stereotypowo, naukowo, tak jak mnie jeszcze uczono na studiach, się teraz troszeczkę pozmieniało, ale wtedy tak było, teraz jest tylko troszeczkę inaczej. Jedzą ludzie, którzy są biedni. I teraz tak. Pamiętam, jak przed tym alarmowałem, jakieś 3-4 lata temu, że w wyniku durnej polityki PiSu, um, dotyczącej rolnictwa, bardzo mocno drożeje jedzenie, zwłaszcza te podstawowe. I tam wtedy... Ludzie, którzy nie zrozumieli, co miałem do powiedzenia, mnie wyzywali, że a ty grubas jesteś, o ty wiecznie o żarciu mówisz. Bo żarcie jest bardzo drogi, ważne. I nie dlatego, że jestem grubasem, tylko jedzenie, dach nad głową, energia, zwłaszcza cieplna na zimę, to są takie podstawowe rzeczy, które każdy musi mieć, każdy musi mieć do nich dostęp. Jak nie ma do nich dostępu, to zaczyna się życie w ubóstwie albo skrajnym ubóstwie. A chyba nikt by nie chciał, żeby ludzie żyli w skrajnym ubóstwie, ale tak ludzie, tak ludzie żyją, że nie dojadają, nie dogrzewają swoich mieszkań, nie myją się raz na dwa tygodnie albo myją się niedokładnie, bo ich coraz bardziej nie stać na wodę, bo, bo swoją studnię to coraz trudniej mieć, a z wodociągów to coraz drożej. I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. No, w dużych miastach w ogóle się nie da. I ja mam nadzieję, że dla ciebie to jest taka turboabstrakcja, że nigdy w życiu tego nie doświadczyłeś. Ale uwierz mi, w Polsce jest kilka milionów ludzi, którzy jest bardzo, bardzo biednych. I dla nich podwyższenie cen żywności to jest kwestia tego, że albo będą głodować, albo nie będzie ich stać na inne rzeczy. I to bardzo fajnie się tłumaczy na studiach biznesowych. Że właśnie przy okazji jedzenia, powiedz, tam było tłumaczone na ziemniakach i mięsie. Że jak ziemniaki były, ziemniaki i mięso miały swoją cenę. I w związku z tym rodzina, że się tak wyrażę, generalnie jadła ziemniaki i raz na jakiś czas do, tego, do tych ziemniaków kupowała sobie kawałek mięsa. Bo była taką niezamożną rodziną. Ale ziemniaki podrożały. Więc co mogli zrobić? No. Jak ktoś jest burżujem, to może przestać kupować ziemniaki i zacząć jeść same mięcho, nie? No ale powiedzmy, że w zamian za ziemniaków na tydzień można sobie kupić kawałek mięcha na jeden dzień. Więc no, nie da się zrobić tak, że teraz będą jedli tylko dwa razy w tygodniu. Więc zamiast tego kupią tych ziemniaków tyle, ile, było wcześniej, ile wcześniej kupowali... Ale już ich nie będzie stać na mięso. Więc, będą, więc. A nawet kupią ich jeszcze trochę więcej, żeby się najeść tymi ziemniakami to, co się wcześniej najadali miechem. Oczywiście to jest tylko przykład, to jest tylko symbol. I efekt tego jest taki, że jak drożeją te dobra podstawowe, to ludzie biedni, e, dla których one stanowią, oni, dla których one stanowią podstawę, kupują ich jeszcze więcej, za to nie kupują innych rzeczy. I się zaczyna e, wpędzanie ludzi, ja to nazywam w stan we, wegetatywnym bo jeżeli pracujesz tylko po to, żeby przeżyć to to jest właśnie taka trochę wegetacja żeby nie było wątpliwości ja nie poniżam tych ludzi ja uważam, że to jest skandal że w Polsce, w którym podobny jest dobrobyt i jest rząd, który jest faktycznie socjalistyczny dopuszcza do tego, żeby ludzie żyli w takich warunkach że pieniądze, które zarobią Pozwalają im tylko na przeżycie, tylko na podtrzymanie funkcji życiowych, także na jedzenie i nie jakiś tam podstawowy opał i nic więcej. I dlaczego to żarcie jest takie bardzo ważne? Bo w ogóle to jest taki drugi wskaźnik, który się pokazują na studi studiach biznesowych. Jak, jak ocenić zamożność kraju? Zamożność, zamożność danego człowieka, się mówi targetu, zamożność targetu, jak się... Się ocenia, ale również kraju, no zależy, czy jest Twoim targetem, czy dzielnica, czy grupa społeczna, czy kraj. Generalnie im, więcej, im większy procent e, swoich zarobków wydajesz na jedzenie, tym jesteś biedniejszy. Tak to jest. Bogaci ludzie wydają na jedzenie około 20%. E, I oczywiście oni jedzą droższe jedzenie, ale mimo wszystko te droższe jedzenie w, w droższych knajpach i tak dalej, nie przekracza 20%. Bo oni tak dużo zarabiają po prostu, po prostu, no, no nie da się kurde przeżreć więcej, za przepraszam. Nawet jakieś dużo droższe jedzenie, to nie da się przeżreć więcej. Więc wydają na wakacje, na samochody, na ciuchy i na wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast biedni potrafią na jedzenie wydawać nawet 80% tego, co zarabiają i po prostu na nic więcej nie stać. Oni chcą tanie jedzenie, ale zarabiają małe pieniądze, więc i tak wydają głównie taki duży procent. I teraz tak, jak Zamożny człowiek, który wydaje 20% na jedzenie, jak mu to jedzenie pójdzie o 13% do góry. Dobra, pies z tym, tak? Wydawał 20%, teraz pójdzie o 13%. Nie o 13 punktów procentowych, tylko o 13%. Więc teraz będzie wydawał 22%,6% tego, co zarabia. Pies z tym. Natomiast jak wydajesz 80% i ci pójdzie o 30% do góry. O panie, to tobie już powoli zaczyna bardzo mało zostawać w portfelu. A warzywa to są te produkty, które jedzą rozsądni biedni ludzie. Ja sam pamiętam, jak miałem w swoim życiu e, taki okres, że nie zarabiałem dużo i musiałem oszczędzać. Na, między innymi na jedzenie to właśnie jadłem warzywa: fasole, ziemniaki, e, bób, paprykę,... E, Paradoksalnie to było nawet spoko, bo, bo to było, jak się umiało przyrządzić, to, to było smaczne, to było zdrowe i to było tanie. No to teraz, chyba ludzie, którzy nie mają kasy, są skazani tylko na jakieś turbo, wysoko przetworzone, śmieciowe żarcie, które, w zdaniem coraz większej liczby ludzi, powodują raka jelita. I nie tylko. Yy... I to jest chore. To nie jest normalne, że człowiek, który jest biedny, Musi się wpędzać w choroby w dłuższym okresie czasu, bo go nie stać na żarcie. I to, jest, i, to, I to jest nienormalne. I to, że rosną te ceny, jest po prostu złe. A dlaczego rosną te ceny? Ano, dlatego rosną te ceny yy, przez politykę rządów, nie tylko polskich. I to było alarmowane już ponad rok temu. Ja też alarmowałem, że w wyniku tzw. zwanych obostrzeń covidowych bardzo mocno wzrosną ceny. Jedzenia. Tutaj teraz jest dużo pierdzielenia, że to przez suszę i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie suszę w Polsce w ostatnim roku? Bo ja nie pamiętam. Susza generalnie była, ale rok temu, dwa lata temu, a przez ostatni rok to suszy nie było. A raczej było tak powiedziałbym chłodniej, wilgotniej. I raczej tak, dobrze dla wegetacji. To no tam okej, okay, było parę dni z przymrozkami rano, ale no bez jaj. Ten rok był na pewno dużo lepszy dla rolnictwa niż poprzednie. O pod względem pogody. Ale był dużo gorszy dla rolnictwa i nie tylko w Polsce pod względem siły roboczej. W wyniku decyzji politycznych bardzo podrożały koszty yy, robotników yy, tych... Rolnych do tego jeszcze yy, w wielu miejscach wiele produktów wprost nie zostało albo obsianych, albo zasadzonych, albo zebranych, bo albo nie było komu tego wykonać, albo ludzie się bali. Słuchajcie, na całym świecie tak jest, że yy, robotnicy rolni sezonowi są sprowadzani, pracują i tak dalej, i w tym roku. Tego nie było, bo koronka. I to zarówno jak wtedy, jeszcze w 2020, jak, jak na przykład były o zimę rzeczy siane, jak i teraz, jak zaczynają być zbierane. Paszporty, sorty i inne sorty. Nie ma komu tego zbierać. I taki jest problem na całym świecie, drodzy państwo. Dlatego generalnie jest dużo mniej jedzenia. I zaczyna się wielki głód. I jeżeli politycy się nie opamiętają, jeżeli nie pozwolą ludziom normalnie pracować, to za chwilę będzie jeszcze gorzej. I teraz tak, jeszcze raz podkreślę, dla polityków to jest abstrakcja, bo jak on kupował chleb powiedzmy po 10 zł, taki super wypasiony nie, dla, dla bogaczy i teraz on kosztuje nie 10 zł, tylko 12, ale on zarabia powiedzmy 50 tysięcy miesięcznie, to jego to pierdzieli. A on ten chleb sobie kupi, sobie taki sam kupi, nawet jak będzie kosztował 20 zł. I on nie zauważa różnicy. Natomiast taki zwykły człowiek, który sobie kupuje chleb po 4 zł, 5 zł. Ja staram się nie jeść w ogóle produktów mącznych, więc te ceny mam z kosmosu, bo ze względu na swoją tuszę staram się po prostu unikać węglowodanów. Nie piję też napojów słodzonych w ogóle. I dzięki temu udało mi się zahamować tycie. Jeszcze nie, nie chudne, ale zahamowałem tycie, to uważam, że to już jest i tak może nie tyle krok naprzód, co powiedzmy. No, zawsze lepiej, jak się nie pogarsza, nie? Jest, jest, jest kiepsko, ale stabilnie, nic jakby miało być jeszcze gorzej. Ale to nie o to chodzi. No, ale wracając, jak taki normalny człowiek kupuje sobie chleb za 5 złotych, a teraz mu ten chleb będzie kosztował 10 o U, panie. To to zaczyna być problem. I tak samo ziemniory, owoce, warzywa. W końcu zacznie się jeść tak zwane. Papier, ja to nazywam papierowe pieczywo, bo ono smakuje jak wata dla mnie. Takie wiecie, te buły w fast foodach, nie? Takie pie pieczywo też można kupić w sklepie. Ono jest tanie, trzyma długo świeżość, więc się nie barnuje. Tyle, że smakuje jak wata. A, a, listę a listę składników ma, powiedzmy, długo, i tam jest bardzo dużo różnych E. A te E to czasem są niedobre. I podobno niektóre wywołują raka, inne podobno wywołują inne rzeczy, nie? Ech, także właśnie tak, tak tak nie za fajnie. I tutaj to zaczę się robić problem, bo pamiętaj, że ludzi powoli przestanie być stać na jedzenie. I w tym momencie jeszcze i tak my w Polsce jesteśmy w dobrej, yy, dobrej sytuacji, bo my paradoksalnie jako kraj jesteśmy na tle świata w miarę zamożni. Podkreślam, w miarę to nam się w głowie nie mieści, bo my się porównujemy do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Francji, no ale jak już się porównamy do Ukrainy, o, to już jesteśmy zamożni. Jak się porównamy do Zimbabwe, o, rozumiecie o co chodzi. I tam się zacznie robić głód, taki naprawdę porządny głód. Znaczy, w sensie taki duży. Jak myślicie, czy ci ludzie będą tam siedzieć i głodować? Czy ci ludzie na przykład będą jeszcze bardziej zdesperowani, żeby się dostać do Europy? No i tak oto przechodzimy od koronawirusa do fali imigrantów, która niedługo nas czeka, ale to zostawmy, to jest temat na zupełnie oddzielny vlog. Wakacje! Przepraszam. Na moje wypluwanie płuc nie ma nic wspólnego z wirusem. E, ostatnio się nawet testowałem. E, to, jest, to jest ta moja przypadłość, którą ja tam mam od wielu, wielu lat. Kiedyś mnie wykończę, ale jeszcze nie w tym roku. E, co chciałem powiedzieć? Wakacje. Wakacje w tym roku to jest jakaś, kurde, porażka. I tutaj posłużę się artykułem. Za chwilkę ją sobie w ogóle przeczytamy. E, ten artykuł nazywa się... Hiszpa to jest w serwisie Many.pl, autor tego artykułu to pan Mateusz Madejski, Hiszpania tańsza niż Bałtyk, Mazury droższe niż Grecja. Lato w Polsce uderzy po kieszeni. I żeby nie było, że to tylko tak, teraz z tą inflacją się zrobiło, że to jest takie powiedzmy, taki pik, tylko, i że ja się czepiam, tego pisu niepotrzebnie. Drodzy Państwo. Znowu artykuł w Money.pl. Tym razem autorem jest pan Damian Słomski. Polska symbolem drożyzny. Kolejny miesiąc ceny rosną najszybciej w Unii Europejskiej. I wtedy jeszcze było w miarę ok. Wtedy w Polsce, bo to jest artykuł z kwietnia, 16 kwietnia, i wtedy, jak, jak tutaj widzę na infografice, inflacja w Polsce wynosiła 4,4. Natomiast średnia dla Unii Europejskiej wynosiła 1,7. A średnia dla strefy euro 1,3. Więc o tak. To też pokazuje, jak PiS uwielbia wybiórczo pokazywać yy, dane, prawda? <laughs> Inflację mamy gigantyczną, przez to też przy tak słabych stopach procentowych pewnie niedługo y, waluty polecą na łeb na szyję i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze nie teraz. Niedługo. E, no dobra, no to najpierw zanim przeczytamy te artykuły, to tak trochę z własnej, z własnego podwórka. Drodzy Państwo. W tym roku, ja już kupiłem wakacje dla rodziny yy, i wydałem na nie w Polsce. W Polsce będziemy, żeby nie było wątpliwości, wydałem na nie ponad dwa razy więcej niż ostatnio. I nie, to nie mówię Wam po to, żeby się jakby tam yy, żeby tam płakać, że, że jak tak dużo wydałem i w ogóle. Nie, to nie o to chodzi. Pokazuję jak bardzo wzrosły ceny, i tutaj, żeby też warto powiedzieć. Ostatni raz na wakacjach byłem w 2018 roku w Polsce. W 2019 żeśmy z żoną pojechali, nie pojechaliśmy, bo żeśmy kończyli remont mieszkania, a w 2020 to już była koronka, więc te wakacje były takie bardzo symboliczne. To, to ich nie liczę, bo były bardzo krótkie. Natomiast ostatnie moje porządne wakacje były w 2018 i wtedy zapłaciłem mniej niż połowę tego, co teraz. A byłem w luksusowym, bardzo ładnym hotelu. Teraz zapłacę dwa razy drożej i no, mam wątpliwości, czy to jest podobny standard. Chyba trochę niższy. Mhm. I też, żeby wam powiedzieć w wartościach bezwzględnych. E, mój serdeczny przyjaciel e, mnie ostatnio ostrzegł, jakie są ceny nad Bałtykiem. On często jeździ sobie do Ustki. Jeszcze w maju był, po to nie z maju był w Ustce. E, poszedł sobie do takiej zwykłej restauracyjki. Żadna, re, żadna tam, że się tak wyrażę, Eee, rewelacja, taka zwykła restauracyjka. Poszli e, w trzy osoby zapłacili ponad 200, prawie 300 osób. Tam prawie. <coughs> Przepraszam, ponad 200, prawie 300 zł za posiłek bez alkoholu, taki powiedziałbym bardzo podstawowy typu ryba z frytkami po 100 zł na łebka. No, to moim zdaniem to już jest kurde dramat. To moim zdaniem to już jest kurde kosmos, nie? I to pokazuje, jak jest drogo. I, i to jest wina PiSu. To jest stricte, moi kochani, wina PiSu. Dlaczego tak twierdzę? Bardzo prosto. PiS najpierw zabronił hotelom przyjmować gości. Więc ludzie mieli niezaspokojony popyt. Chcieli, chcieli pojechać, chcieli odpocząć, nie mogli, bo PiS zabronił. E, no a teraz nagle ludzie wiedzą, że na jesieni będzie kolejna fala. E, I cały ten popyt z roku skupia się w tych trzech miesiącach: końcówka czerwca, lipiec, sierpień, początek września tych miesiąca skupia się pobyt z całego roku. I no i wiecie, jaki jest wyższy popyt, a podaż ta sama, a czasem nawet mniejsza. Zaraz powiem jeszcze dlaczego. Yy, no to ceny poszybowały w górę jak cholera. Do tego jeszcze dochodzi taka typowa polska mentalność, że skoro za nic nie robienie mieli płacone bardzo duże pieniądze, prawda? Bo pis przecież w branżę gastronomiczno-hotelarską wpłował dziesiątki miliardów złotych. No, to wiecie, no, umiem to w ten sposób. W branży gastronomicznej, mimo tego, że ceny poszło 30% do góry, jeśli chodzi o koszty pracownicze, to jeszcze generalnie ciężko jest znaleźć ludzi do pracy. I tak, prawdopodobnie też dlatego, że ci ludzie poczuli, jak to jest. Pracować na śmieciówce, już teraz nie chcą na śmieciówce. Ja nie mam do nich pretensji. ja Uważam, że nie powinni pracować na śmieciówce, powinni pracować na umowach o pracę. Ale również dlatego, że jak taki pracownik siedział sobie od jesieni do wiosny w domciu i dostawał pieniądze za, za nic nie robienie, to teraz mu się nie chce pracować. Ja się wcale nie dziwię, ludzie się szybko rozleniwiają. No, i teraz są więcej forsy. I tak to jest. Gdyby PiS nie zamykał hoteli i nie dawał tym hotelom e, nie dawał tym hotelom pieniędzy za nic, i restauracjom i tak dalej, to teraz byłaby zupełnie inna sytuacja. Po pierwsze, ludzie nie mieliby tak wielkiego parcia, żeby gdzieś wyjechać, nie byłoby tego skumulowanego popytu. A z drugiej strony, podaż byłaby większa, bo ci hotelarze, restauratorzy nie byliby tak. Przeraźliwie rozleniwieni, tylko byliby no już zahartowani w bojach o klientach, tak? A tam dochodzi do rzeczy kuriozalnych, naprawdę. Bo ostatnio byłem w Konstancinie, chcieliśmy z żoną zjeść obiad. Eee, no i sytuacje takie, że jest wielka knajpa, ma gigantyczny ogródek i nie ma stolików wolnych, wszystkie zajęte. Eee, no i ja tam widzę, że mm, że tam w środku to widoczne są stoliki i krzesła, nie? No się tam pytam, pan, czy jest wolny stolik. No nie ma, widzisz pan, taka jest kolejka, nie? A przecież tutaj macie stoliki, to nie można wystawić? Panie, nie ma komu rozstawić. A jak sobie sam wyjmę stolik i postawię w tym ogródku, to mogę usiąść? Tak, nie ma problemu. No i okej, spoko, wiecie, mi korona z głowy nie spadła, nie? wyniosłem stolik, wyniosłem krzesła, żeśmy sobie usiedli, zaraz przyszedł keller i zjedliśmy, nie? No sytuacja jest absurdalna, nie? Ludzie czekają, a więc, a więc nie jedzą, a więc nie płacą, a więc knajpa nie zarabia. Inni ludzie, którzy by chętnie weszli, widzą e, kolejkę, więc nie stają w tej kolejce, więc w ogóle rezygnują z usług, więc nie jedzą, więc nie płacą, więc knajpa nie zarabia. Bo, cytuję, nie ma komu wynieść stolików. No, to już jest działanie skrajnie antyprzedsiębiorczościowe, to jest działanie wręcz wyuczonej nieudolności. No, to już jest działanie takie, które się właśnie kojarzy z urzędnikami, i to takimi bardzo, bardzo zasiedziałymi urzędnikami w bardzo, bardzo zasiedziałych urzędach. To się nazywa wyuczona nieudolność. I oczywiście nie twierdzę, że wszyscy restauratorzy są tacy. Nie twierdzę, że wszyscy hotelarze są tacy. Boże, ale kiedyś to byłoby nie do pomyślenia. A teraz zaczyna się pojawiać właśnie taka PIS przez ten rok covida w bardzo wielu przedsiębiorcach wyuczył bezradność, bo w bardzo wielu miejscach ta bezradność się opłaca. Bo to jest zacytuję moją koleżankę, która. Era, dostała takie pieniądze, starczy. Ja złotówki nie wziąłem odpisu, żeby nie było wątpliwości. Ja złotówki nie wziąłem. Więc ona, cytuje, wzięła takie pieniądze, których nigdy nie zarobiła. I takich ludzi, którym się po prostu opłaca, że <laughs> pobrali taką kasę, że, że to jest więcej niż by zarobili, a nie muszą się użerać z pracownikami, nie muszą się użerać z klientami, nie muszą się bawić w reklamacje, no, po prostu dostają pieniądze za darmo. Takich ludzi jest masa, po prostu masa. I przez to jest mniejsza podaż dóbr, towarów, usług na rynku, a jak jest mniejsza podaż, to rosną ceny. A jak ta mniejsza podaż spotka się ze zwiększonym popytem, a ludzie doskonale umieją czytać, umieją słuchać i zapamiętują, i wiedzą, że na jesieni znowu zrobi się nie, nieciekawie, no to, kochani moi, no to ceny rosną drastycznie. I tutaj się nic na to nie poradzi, poza wprowadzeniem normalnych rynkowych zasad, ale tych pies nie wprowadzi. I tyle. A potem będzie płacz, zgrzytanie zębów, i kolejne plany naprawcze, pomocowe wsparcie dla ludzi, którzy pobrali kredyty, których nie stać teraz spłacać, przynajmniej tak to będą nazywać, a naprawdę to będą programy wsparcia dla banków, żeby te banki nie pozraciły tych pieniędzy, które pożyczyły i tak dalej, i tak dalej. I będzie horror. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!